pozdejmowane firany. Jedna, druga. Proszę. Lepiej późno niż wcale. Nie widać tego, albo i widać, że one są brudne. Firany będę prała w czymś takim, już wam pokażę. Taki specjalny proszek do firan, bardzo fajny, sprawdzony, kupiony w tak zwanym niemieckim sklepie. Super sprawa, on je fajnie wybiela i one też bardzo ładnie pachną. Za chwilę się tym zajmę, tutaj już suszarka, o cześć, nastawiona. No i pakuję firany, do tego przygotowałam sobie też poszewki, to znaczy ta jest od Michasi, ale ja też mam jakieś takie tutaj, powynajdywałam i wiecie, pozmieniam. Dzisiaj mam dzień mycia okien, zmieniania firanek, także zabieram się za to na krótki program i ja wam powiem, że od razu, o czekajcie, od razu po wypraniu będę je rozwieszała. Pokażę się wam. Od razu po wypraniu firanek będę je rozwieszała na takie, wiecie, one w delikatnych 30 stopniach i delikatne wirowanie. Troszeczkę je układam na naszym łóżku w sypialni i od razu zawieszam lekko takie wilgotne, ale nie mokre, wiadomo. I absolutnie nie suszę w suszarce, no bo wiecie, zostałoby z nich chyba nic. Do firanki, do pokoiku lalek. Dobra, to biorę się za pracę. Jeszcze mnie dzisiaj czeka trochę pracy. Wyglądam jak wyglądam, dobra, nieważne. Vlogmasek się kręci. Pięknie napruszyło znowu śniegu. Dopruszyło do tego, co jest. I na razie jest pięknie. Ale może być tak do Wigilii, do świąt. Byłoby super. A jak nie, no to nie. Bez śniegu też będą fajne święta. Dobra, to do roboty. Firanki są gotowe. Powiem wam, że rozłożyłam je tutaj. One są suchutkie, bo ten materiał jest bardzo delikatny. O, taka zupełnie siateczka. I powiem wam, ten system jest super. One już są, mają tutaj takie zaszewki, które powodują, że po zawieszeniu tworzy się taka ładna fala. No i ten system wygląda tak, że mamy tutaj takie haczyki. Powiem wam, że normalnie to je się ściąga do prania, wysuwa. No i po wypraniu, ale nie zdjęliśmy i kilka nam po prostu one same zjechały w czasie prania, ale dobra, nieważne. Wyprane, odświeżone i po prostu system jest taki prosty, widzicie, że teraz wystarczy tu zahaczyć, tam są takie zawieszki z dziurką i w tą dziurkę się to wkłada. U nas firanki, już wam pokażę, wiesza Marek. Ja też przecież to umiem zrobić, nie? No ale stwierdził, że mnie wyręczy i zawiesza, szczególnie w takich mało dostępnych miejscach. Chociaż daje radę. Proszę. I zobaczcie, on niby stoi na tej naszej, ale na paluszkach. Nie, no mógłbym też tak, ale jakoś tak. Dlatego, że tu, wiesz, jest ta choinka, ona nam tu przeszkadza. Oż mordy. Co się stało? No to nie jest ta zasłota firanka. Bo? No bo ale tam jest jeszcze żabka jedna. Jedna, a brakuje, a jest tyle. Nazad z tym. Ojej, to idę po tą węższą. Ale jak to było liczone? No tak to było liczone, że było źle policzone. Dobra, przyniosę ci węższą. Jeżeli chodzi o... Ja wiem czemu. Tak? Czyli jednak tamta jest dobra? Nie wiem, muszę to na nowo zrobić. Dobra, no to ja już nastawię sobie drugie pranie. Tym razem pójdzie coś ciemnego do prania. To jakby co, dodaj mi znać, przyniosę ci. No. I stało się. Szukamy haczyka z firanek. Może gdzieś tutaj się jest nadzieja, że będzie w filtrze. Że jest w filtrze, nie? Ale przy okazji wyczyścimy filtr. Tak, to jest dobry patent. Tu powiem wam, można znaleźć różne ciekawe rzeczy. Nawet takie duże, te wiecie co, już serwetki. Do... Szmatki, już ich nie znajdziemy, bo ja już mam patencik, już wam kiedyś mówiłam, że... Ale wiesz co może być? Ja piorę w tym, wiesz? Ja wiem, ale stare jeszcze mogą być podobno w tych rurach. Ktoś mi napisał, czy pod bębnem gdzieś tam. Co? I mogą się tak się pojawiać. Nie no, nie strasz. Nie strasz, bo się zestraszysz. Strasz.
Dobra, nieważne. Pięknie już powieszone firaneczki u Michasi w pokoiku. Super. Ach, od razu przejrzały. No i tutaj nam się zgubił jeden haczyk. Powiem Wam, że właśnie o tym mówiłam wcześniej, że te haczyki zdejmuje się przed włożeniem do pralki, no bo one lubią się właśnie wyślizgiwać. I tutaj nam brakuje. No i mam nadzieję, że w tym filtrze jest, bo we mnie już przeszukałam, nie ma. Także Marek, cała nadzieja w Tobie. Ale coś mało wody było. Tak? Nie, no sporo. No nie ma, widzisz, mało. Zawsze był cały pojemnik. No bo wiesz dlaczego, bo też matki mi zapychały. No ale teraz dawaj, czy tam będzie ten haczyk. No dobra, teraz woda prawdopodobnie wyleci. Albo i nie. O, popatrzcie. Nie. Pieniądze. Ty. Jakiś pierścionek i haczyk. Jest haczyk? Jest haczyk, ale on tak wlazł, właśnie że ja teraz go nie wyciągnę, nie? Nie, to ja może zrobię, Marek, bo gdzieś go wypchniesz. Nie, ja sobie dam radę. Ty, a jaki to jest pieniążek? 50 groszy. Pokaż. Albo 20. Także no. Widzicie, tu zawsze coś się znajdzie. Także zobaczcie, jak coś zgubicie w praniu, to może być właśnie tu. Taki mój jest, trzeba to wytrzeć. Dobra, to daj haczyk, ja wymyję haczyk. Ja to wymyję razem z dobra. Tym. Dobra, no to. Uff, znalezione. Firanka kasa. Się uratowała. Znaleziona kasa. Tak, firanka uratowana, zaraz ją powiesimy. No widzicie jak to jest. Czasami takie rzeczy, ale to jest też dobre. No poniekąd dobre, bo przynajmniej wyczyściliśmy sobie filtr po raz kolejny. Ale zobaczcie jak to jest z tymi pralkami, że cztery haczyki znalazłam w bębnie i ten piąty przedostał się właśnie tam. Jakim cudem? Te się nie przedostały, 50 groszy czy 20 tam, czyli gdzieś tam musi być jakieś, wiecie, magiczne miejsce, które powoduje, że podczas prania znikają pewne rzeczy. Dobra, koniec wywodu, wieszamy firankę. Ale to jest 50 groszy, Marek, i to takie zardzewiałe. No to chwila, to tam już może leży dłuższy czas. Zaraz to wyczyszczę. Dziwne. Zobaczymy, czy się da w ogóle wyczyścić. Marek, gdzie ty idziesz? Idę się przewietrzyć na balkon. O ludzie, no coś tam pewnie będzie kombinował. Pokażę wam makaron, robiony wczoraj. Suszy się całą noc i jeszcze teraz pół dnia. On się musi bardzo dobrze wysuszyć. On początkowo był na takich... czekajcie, no na papierze do pieczenia, ale ten papier już troszeczkę przeszedł wilgocią, bo oczywiście odporowywał ten makaron i przełożyłam go na ściereczki, tę resztę, którą miałam i tutaj jest ten makaron, który będzie na Wigilię, a tu jest makaron, który Marek zrobił za pomocą maszyny i to jest taki makaron, ojej, muszę bardzo delikatnie to zrobić, to jest taki dłuższy makaron. Widziałeś naszą rynnę? Jaką rynnę? Co w lodzie jest, a nie wiem czemu. No jak to czemu chyba? No nie wiem właśnie. No a jak się robi lód? Woda i... Ale lód. Na zewnątrz jest pełno lodu. Tak? No dziwne. W tamtym roku tak nie było. Muszę teraz zaraz zobaczyć. Albo weź mi nagle, bo ty jesteś ubrany. No dzięki. Mówię. Ja wam powiem, właśnie, bo co ja zrobiłem? Ja słuchajcie, wyniosłem teraz sobie na mróz, ale bo... Zapisz. Ile jest? Minus 4, nie? Tak. Słuchajcie, są minus 4 stopnie. Sorry. Patrz. I wiecie co zrobiłem? Wyniosłem dywaniki, które mamy u Michasi i u nas, po to, żeby się przemroziły. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to takie coś się robiło z pościelą, że babcia zawsze za okna na strych wynosiła zimą. I na przykład na cały dzień to się tam, wiecie, mroziło, no bo na strychu też było zimno, jak zawsze, jak nieco. Albo ludzie na przykład, jak na wsiach mieszkali, to wystawiali na jakieś takie, jak się tam mówi, sznury, o, żeby przemrozić pościel. No my pościeli nie wietrzymy, ale te dywaniki, mówię teraz, niech się wymrożą, bo wiecie, tam jest co, roztocze. Dobra, a tu popatrzcie, cała rynna zamrożona. Nie wiem z czego, tu gdzieś woda musiała bokiem lecieć albo coś. Oż, te drzwi się ciągle otwierałem. Widzicie, ten system jest ok, ale na lato. Zimą to się kurczy, bo wiadomo, jak temperatura spadnie, to się kurczy. Dobra, idę do środka, nie ma co. Nie ma co. Właśnie pokazałem teraz im rynnę i powiedziałem o tym, że się kiedyś ten mroziło pościel. A Marzena dzisiaj gotuje mi na obiad makaron. Ten, który sam robiłem, ale wy chyba też zjecie, co? Ten makaron, spróbujcie przynajmniej. Nie, no tak, zjemy wszyscy ten makaron. Brawo, brawo, znaczy, ty.
Tylko wiesz, ja się boję go, bo on jest tak delikatny, że on mi się kruszy, a on jest no taki dłuższy, nie? Typu spaghetti. Nic mu się... Czekaj troszeczkę. No tak, no bo wiesz, on ma w sobie jeszcze mąkę, ta mąka teraz buduje. Daje czadu z wodą. Nie chcę go tak wyłamać, wiem co zrobię. Brawo. No i dobrze. Pięknie. I do tego, wygląda. Słuchajcie, my jeszcze będziemy mieć, bo Michasia nie za bardzo, wczorajszy łosoś. Ale wygląda jak świeży z piekarnika wyciągnięty. Tak, tylko go oczywiście chyba, nie wiem czy w piekarniku. Ja bym go do piekarnika bez sosu, ale nie no. Czy w mikroweli? Nie, bo on nie, będzie niedobry. Nie, mikrowela to będzie masakra, on tak, się zetnie. Także troszeczkę do piekarnika, do tego makaron, taki wiecie, sos by się przydał jakiś, nie, ale no nie mam pomysłu. Zobaczymy, może coś wykombinuję. Koperkowy zrób. No. Tylko nie mam koperku. Nie ma? Króliki wszystko zjadły? Zeżarły. Króliki zeżarły cały koperek, więc koperku brak. Łosoś już gotowy, podgrzany. Można wyciągać, piękny. No i był dylemat. Teraz łosoś, makaron. No i co by tu zrobić za sos? Popatrzcie, wpadliśmy na pomysł, reszta chrzanu, już końcóweczka. I zrobiłam na beszamelu taki sos chrzanowy. Jeszcze tu jest pieprz, dodałam gałki muszkatołowej, bo do tego sosu naprawdę trzeba. Ojej, jaki on jest pyszny. Najpierw zrobiłam beszamel, czyli masełko, troszeczkę mąki pszennej. Podsmażyłam delikatnie oczywiście, bo to trzeba tylko tak zaparzyć. Dodałam chrzanu, zalałam śmietanką 30, bo jeszcze też miałam resztę. No i zobaczcie, jaki fajny sosik, taki no troszkę gęstszy, ale fajnie można na nim położyć sobie właśnie taki kawałek łososia, makaron obok i pycha. Naprawdę dobrze smakuje, sól, pieprz do smaku. Także zobaczcie, wykorzystane, będzie dobry obiad. A jak Marek nałoży, to wam pokaże. Ja wam powiem tak. Jak się prezentuje. To jest obiad 100% zero waste. Bo tego chrzanu to już było tyle, że można by było praktycznie słoik wyrzucić. Nie wiadomo, czy on jest ważny. Nie, jeszcze. No chyba jest ważny. Łosoś z wczorajszego obiadu, także idealny obiad z samych resztek, ale jaki dobry będzie. A Michasia zajada zupkę słoikową, zupkę od babci Basi, która już tutaj w słoiczku sobie trochę w lodówce była, ale wiecie, na gorąco zawekowana tak zwana, także pycha i w tej choróbce bardzo jej smakuje, zajada, także wszyscy są zadowoleni i najedzeni. Dobra, no dopiero zaczniemy jeść, a my będziemy później robić pierniczki, bo tak, robiliśmy na przepis, no to te pierniczki już się rozeszły. No i teraz musimy na święta sobie zrobić kolejne, ale tym razem część już udekorujemy, no bo my mamy te frajdy z dekorowania też, wiecie, także dobra, smacznego. Tu się pieką pierniki za chwilę, a ja wam coś pokażę. Przyszły w końcu dokupiłem pojemniki, kogoś poniosło, bo kupiłem 4 duże i 2 małe, ale znalazłem już na nie sposób, mianowicie wszystko to, co w domu po prostu zagraca, te wszystkie różne rekwizyty, nierekwizyty do nagrań, kubeczki, nie kubeczki, wiecie, takie typowo wiosenne, no letnie, nie, klimaty, gdzie teraz to tylko leży i zalega. Stwierdziłem, że ładnie zapakujemy, opiszemy i na wiosnę będzie podmianka. Czyli wszystko, co Christmasowe leci do tego, a wszystko, co wiosenne leci do tego. O, proszę. To leci do tego, co? Tak, no powiedzcie mi, bo to są wielkanocne, foremka na tylko babeczki. Tylko trzeba dobrze opisać, wiesz, te karton, pojemniki, bo... Bo ten będziesz wszystkie otwierał i przeglądał. No dobra. No, to wszystko leci, słuchajcie, takie kostki. To jest pojemniczki na lody, na lód, na kostki, tak. Tu jeszcze, słuchajcie, ja wam pokażę. Są na przykład takie na lody pojemniczki. Też wykorzystywaliśmy przy nagraniach. Takie kubeczki, no to teraz wszystko zalega, nie? Zobacz, że tutaj jest na tu, o, tu na przykład pojemnik jest na lemoniadę. No gdzie teraz, słuchajcie, lemoniada? Naprawdę, pełno tego, mnóstwo tego, dobra. Więc to wszystko ląduje do pojemników, ładnie będzie spakowane, sikalafon. I powiem wam, że ten system przechowania, jak dla mnie, jest po prostu 10 na 10. No właśnie, szkoda, że wcześniej go nie odkryłeś. Nie, ale myśmy tam, wiesz, inne rzeczy, od Michasi te wszystkie z nagrań trzymali. Kokardki, nie kokardki, wiecie, jakieś, no po prostu cudawianki, nie? Cudawianki, bo tego jest mnóstwo, jak się raz zbierał przez tyle lat. A teraz to ładnie się wywiezie, zawiezie, platformy są eleganckie, także idealny pomysł. Dzisiaj moja chwila na otwieranie kalendarza, ale ktoś tu się czai za tym kalendarzem. Tak, czai się. I popatrzcie, co Marzyna gotuje.
Proszę, kto zgadnie, co to jest? Słuchajcie, ja powiem tak, ja za tym to po prostu przepadam. Wigilię to mógłbym to święta pić tylko to. Ale możesz to chyba co rok, chociaż nie wiem, no chyba są dostępne takie, nie? Ten susz, który my kupujemy, uwierzcie mi, że go tylko kupicie przed świętami i to tuż przed świętami. Tak to go po prostu nie ma. I to nie jest, wiecie, takie, znaczy to nawet nie jest susz, bo to są te wędzone takie śliwki gruszki, owoce, jabłka. No. I to, słuchajcie, będzie kompot wigilijny, taki jak na naszym stole gości, a przepis jak zawsze znajdziecie już wkrótce na szorcie. I nie tylko. No. No, ale wiecie, wy może, bo wy jesteście YouTube'owi, no więc wam polecam tego, YouTube'a. A dzisiaj jest mój dzień, no to dawaj, światło dawaj. Słabe. Czemu ty chcecie? Ja to troszeczkę jeszcze. Dzisiaj jest taki dzień? No, jaki 17. Dzień? Tak, jedziesz. No to ja już widzę. Tak, zobaczymy co tam będzie. No to słuchajcie, powiem tak, to jest idealne na ten kompot. Myślisz? Duża pojemność. A to jest cukiernica albo świeca? Ja, cukiernica. To jest kubek, ja na 100%. No, proszę. Tak? Nawet będzie kupiony już po tym opakowaniu. Jasne. Ale powiem wam, no... Pokaż go od zewnątrz. Bardzo, no to wiadomo, tu jest meteczka jeszcze, bo cenówka była, ale bardzo piękny. Od dzisiaj piję w nim kawę, a powiem wam, że na kompot będzie za mały. Więc no za się mały. Nie nadaje. Bo Marek raczej większy, ja nie? To kompot z banka pijam, ten wigilijny, więc... Mm-hmm. Ale nie, kubek bardzo ładny. No, Marzenko, trafiłaś w gust. A wiecie, co wam jeszcze powiem? Ja wam powiem tylko tyle, że jak robiliśmy ten kalendarz, to Marzena powiedziała w pewnym momencie, że ona w przyszłym roku w to w ogóle nie wchodzi. Bo jak ona ma latać po sklepach i szukać tych prezentów, to jej się odechciewa. Ale nie, tu nie chodzi o to. Bo... A teraz się tłumaczy. A je... Mnie chodziło o kalendarz ten taki malutki, bo wiecie, naprawdę do niego coś włożyć to jest duże wyzwanie. Szczególnie dla faceta, coś włożyć dla faceta. Ale kubek także... nawet można. No dobra i co, szukaj go w szafce. Nie, ale ja mówię o tym już kalendarzu. Ale no to ten narzekałaś. Mi nie sprawia, nie, to ten mi nie sprawia problemu. Wprowadza was w błąd. A dobra, zobaczcie jakie piękne dzieła sztuki. Piękne pierniczki, śliczne, o jaka cudna gwiazdka. Pięknie udekorowane przez naszą chorobitkę. O tutaj, proszę, bałwanek, kolejna gwiazdka jak uśmiechnięta. Aniołki, tam w oddali, o widzicie, obok kalendarza w naszym słoju są takie nieudekorowane, bo nie wszyscy lubią takie. Ale dobra. Ja wam coś powiem. Co? Że ja lubię na takie pierniczki udekorowane patrzeć, ale nie cierpię ich jeść. A wiecie czemu? Bo? Bo ja i moje zęby plus te perełki. Ale to masz równa się stomatolog po świętach. To masz w słoiczku. No, ale ja dlatego wolę takie, wiecie, czyste, bez niczego, są rewelacje, a te są ładne do oglądania. A teraz idziemy do sypialni. Znowu jest, proszę. Ło, tu jest coś ciężkiego. To świeczka będzie, świeczka na 100%. Tak? Świeczuszka, myrchitunka. A ja lubię ten zapach. Jak on cudnie pachnie, ale nie wiem czy się będzie, bo widzisz ten knocik jest taki delikatny. Ja mam z tego wodę, to pięknie pachnie. No, ta świeczuszka jest super, no. Także, no ale to akurat wszyscy skorzystamy. Najczęściej albo w kuchni, nie, zapalamy, albo ty w łazience. Ale to nie, to akurat w kuchni, za chwilę ją zapalę. Superacko, dobra. Także takie to dzisiaj cudeńka wpadły do... mojego kompotu. Z naszych kalendarzy do nas, no. No, właśnie. A co jeszcze? Idę kompotu pilnować, żeby nie... A, bo słuchajcie, w ogóle jest taka tajemnica na ten kompot, że on się gotuje przez godzinę. On się gotuje jak dobry rosół. Chociaż rosół jeszcze dłużej. Tak, ale jak zwykle przepisy znajdziecie na gotujemy. Prawie się upalnia. Matko, słuchajcie, ja opowiem tylko tyle, że jak przynieśliśmy do domu te wędzone warzywa, owoce, to taki zapach. Zdradzę wam tajemnicę, że ten kompot suszy jest bardzo dobry na trawienie. Na takie wigilijne przejedzenie. Świąteczne nawet przejedzenie. Bo głównie wiecie, co tam jest. Śliwka. No. Śliwka robi swoje. Termometr towarzyszy nam, bo cały czas jesteśmy chorzy. Jutro chyba czeka nas wizyta u lekarza. Podejrzewam, że tego nie da się uniknąć. A ja myślę, że już powoli zaczyna. Marek ma inny stosunek do tego, ja mam inny stosunek do tego. Dobra, zobaczymy jeszcze jak będzie. Ale no tak, nie można zbić temperatury tak do końca, bo jeszcze jest taka lekko podwyższona, ale dobra. Także leczymy się. Pokażę wam pierniczki. Proszę, jak ładnie się prezentują na naszej paterze. Super śliczne.
Tutaj suszą się grzanki. Będziemy jeszcze dogrywać sobie, jak zrobić pyszne domowe grzanki, także na kanale wkrótce będzie. Powiem wam, że grzanki to bardzo uniwersalny dodatek do różnych sałatek, do zup typu krem na przykład, nie tylko. Także można je wykorzystać sobie w domku do obiadu, na śniadanie, na kolację, do sałatek, tak jak mówię. A domowe grzanki są najlepsze. Także jak chcecie wiedzieć, jak je zrobić, to już niedługo będzie przepis. A Marek tutaj uzupełnia kawę. Uzupełniasz kawę. Jaką kawę? Pokaż, jak ja lubię wąchać taką świeżą. Jak ona pachnie, wiecie? A tu popatrzcie, pamiątka ze starego mieszkania. Bo ekspres jak wjeżdżał, to tak po prostu na styk i tak się ładnie porysowało. No, ale to i tak nie ma znaczenia, bo on jest schowany, pamiątki, więc... Pamiątki, wiesz, są ważne też, nie? Ale takie pamiątki, to ja dziękuję. Nie, tego nie widać, więc wiecie, nie to... Marek, tylko mam pytanie, czy... Bo to jest kawa kofeinowa, czy tak? Jest też moja bezkofeinowa? A, jeszcze masz. Jeszcze mam, tak? Tak. Powiem wam, że ostatnio weszłam w smak bezkofeinowy i... Ale różni się, nie? Dla mnie się właśnie nie różni, nie. No ja jestem jakaś taka śmieszna, tak jak ja już kiedyś mówiłam, ja tylko wyczuwam taki smak kwaśnej kawy, różni od takiej tradycyjnej, normalnie palonej, nie wiem jak to powiedzieć, no. A ja wam powiem, że fajne jest to, że w jednym ekspresie możemy mieć dwie różne kawy. Ja mogę mieć kofeinową, a Marzena może mieć bezkofeinową, bo są dwa młynki. Jak mieliśmy ten poprzedni ekspres, to tam był tylko jedna komora. No ale wiecie, no, trzeba sobie jakoś radzić. Tam można było sypać też kawę tą mieloną. Tu też można mieloną dosypać, ale za każdym razem trzeba by było to wyciągać, to by mi się później odechciało. Aha, no tak właśnie. Ja wam powiem, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tak jak w naszym przypadku, że faktycznie jedna komora kawa to jest akurat kofeinowa. Bezkofeinowa. Tu jest bezkofeinowa w jedynce? No, i bezkofeinowa się sypia. A tu jest, aha, no dobra. Bo ty pijesz taką i taką. Wiem, ja sobie mieszam także spoczko. Także wracamy, Marek. Ja wam powiem, że ja dziennie wypijam standardowo max 3 kawy, ale są dni, że 4 kawy. I wszystkie kofeinowe. I wszystkie kofeinowe. Dobrze. I powiem wam, że mnie to nie rusza. Mogę nawet wypić o 20 kawę kofeinową i wiesz. A niektórzy mają inaczej. Dobra, to jedziemy dalej. Ale ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, tylko pozwólcie, że zaleję herbatę. No, pójdziemy w ogóle z tobą. Bardzo dużo osób się na Instagramie pyta i podoba mi się ten dzbanek. No ja wam powiem, że dzbanek jest niesamowity. No bardzo fajnie się śmieje i tak dalej, a tu zobaczcie, co w tym wielkim ta puszka zawiera mój makaron. Ja już go chyba zamknę, bo on się ładnie już wysuszył. A ja wam pokażę prawdziwe zero waste. Wczoraj gotowaliśmy przepis na kompot. Tak? O nie, nie pokażę tego. Do 3 litrów wody Marzenka wlała, wsypała te owoce mędzone. I potem jak zrobiliśmy kompot, przelaliśmy go do dzbanka, się okazało, że jest 1,5 litra. No i co? I 1,5 litra wody poszło papa. I Marek stwierdził, że zrobi zero waste. Na wieczór, zamiast wyrzucić te owoce, zalałem to wodą. No nie są już takie... No i właśnie jestem bardzo ciekawy, bo wiecie, to był taki test poniekąd. No bo mówię, trzeba spróbować, bo jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I dzisiaj będę pił ten kompot i stwierdziłem, że jak nie przetestuję, to się nie dowiem. I nie będzie można tego w żaden sposób sprawdzić. No więc zrobiłem i dzisiaj będę to testował, czy będzie dobry smak. Jak będzie dobry smak, dam wam znać, jak nie, to trudno, wywalę to, już więcej tego nie zrobię. Aczkolwiek uważam, że te owoce mają tak intensywny aromat, że jeszcze spokojnie ten kompot będzie taki prima sort. On może nie będzie taki jak ten pierwszy, ale i tak będzie dobry. Should all acquaintance be forgot and never to mind, should old acquaintance be forgot and days of old lang syne, for old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet. Zaczęliśmy czwarty tydzień adwentu. Tak, czwarty tydzień, a ja właśnie dałem na Instagrama, jak jeszcze nas tam nie obserwujecie, to koniecznie wpadajcie marzena i marek.ety.
Słuchajcie, rewelacyjny pomysł na odpady z kompotu suszu. No ja właśnie widzę, że ty stoisz przy dzbanku, już prawie pusta. Popatrzcie, widzieliście w poprzednich ujęciach, jak wyglądał kompot. Teraz jest ciut jaśniejszy, ale smak pozostał ten sam. A wiecie, skąd ten kompot jest? Z tych samych owoców, które wczoraj gotowaliśmy. Nalałem wody, tylko trochę mniej. Zagotowałem wszystko, przez noc sobie stało, ładnie, słuchajcie, naciągło smakiem. I warto, słuchajcie, takie rzeczy robić, bo dzięki temu macie więcej dobrych rzeczy, a nie marnujecie jedzenia. Bo tak. Te śliweczki to wszystko niestety ląduje potem w śmietniku, nie? Ja potwierdzam, że kompot jest pyszny, bo spróbowałam i rzeczywiście niczym nie umyje smaku tam... Wczorajszemu. Tak, wczorajszemu. A że faktycznie w okresie świątecznym bardzo dużo rzeczy ląduje w śmietniku, to dobrych rzeczy Polacy wyrzucają. Na potęgę. No to faktycznie warto może coś takiego poruszyć. Ja wam powiem, że chyba te badania, które się robi odnośnie tego, co Polacy wyrzucają, to Polacy wyrzucają przez cały rok jedzenie na potęgę. Ja osobiście widziałem, słuchajcie, na śmietnikach, jak raczej świeże, no już chyba nie świeże, bo po terminie, ale mięso zapakowane w oryginalnym opakowaniu, tak, na śmietniku. Wędliny na śmietniku. No chleb to już w ogóle idzie na śmietnik. Czy nie zjedzone jakieś potrawy z lodówki też? A u nas możecie się dowiedzieć na wszystkich naszych mediach społecznościowych, jak właśnie wykorzystać takie... No, nie że przeterminowane, bo my takiego czegoś nie preferujemy. Ale wiesz, my się też tego uczymy, bo my też mieliśmy, wiesz, ale ja nie mówię, epizod że nie. Taki, że... No. Aczkolwiek myśmy jedzenie zawsze rozdawali, bo jak do nas przychodzili rodzice na Wigilię, to zawsze wychodzili z wałwą, no bo wiemy, że nie zjemy, a oni to zjedzą, no i się no, tak samo się z urodzin. Podzielić, nie? Także my... No, tym bardziej, jak masz świadomość, że nie zjesz. Ja nie mówię, że ja też czegoś nie wyrzucę, bo też się zdarzy, że coś się gdzieś w lodówce zawieruszy i to się wyrzuci. No życie, nie? Ale wiecie, to nie jest na potęgę, nie? O to chodzi. Także kompocik sobie popijam, no jestem szczęśliwy, bo mam kompot, który uwielbiam. A on jest bardzo dobry na trawienie i bardzo dobrze czyści jelitka. Tak, to już wiedzam. Dobra, jesteśmy na balkonie, muszę wam coś pokazać. Po pierwsze, zobaczcie, co to jest. To jest takie lodowe coś. Tak, o, w tym miejscu. Tutaj kapie, bo teraz chwilę to obserwuję. O, może mi się uda nawet tu ująć. Z tej plamki tutaj skapuje, o, nawet chyba widać ją. Kropelka, już. I zaraz tutaj skapnie sobie. I pod wpływem mrozu właśnie zmroziło się w taką bryłkę. Jeszcze jedna rzecz, którą wam pokażę. Patrzcie na tą rynnę. Ja nie wiem, czy ona tak powinna wyglądać. Przy minus 3 stopniach, 4. Wiadomo, w nocy więcej. Proszę, tutaj też jest coś nie tak. I ewidentnie po niej spływa woda, która, no, wiadomo, pod wpływem mrozu zamarzła. Wydaje mi się, że jakieś tu jest fuszera odwalona. Bardzo mnie to niepokoi, powiem wam szczerze. Zauważyliśmy to, od 2 dni już tak kapie, właśnie i nakapał taki, powiedzmy sobie, dzyndzel, zmroziło to i ta woda cały czas kapie i nie wiem, z czego to wynika, albo tam jest jakiś, tutaj jest złe, wiecie, w ogóle jakaś konstrukcja, odpływ i tak dalej, udrożnienie balkonowe, nie wiem, nie znam się na tym, jestem laikiem. Ale na mój chłopski rozum jest coś nie tak i jest coś spieprzone, przepraszam za wyrażenie, i jest coś fajnego i to zauważyliśmy tu już latem, że coś jest nie tak. Właśnie taka plama przy tej rurze i tu zaczęło teraz kapać i na to mam dowód już niezbity. Za chwilę zrobię zdjęcie, wyślę do dewelopera i poproszę go o to, żeby się do tego ustosunkował, bo wiecie, mieszkamy tutaj rok. A zaczyna się robić po prostu, zaczynamy odkrywać coraz to nowe jakieś niespodzianki. I to nie są, wiecie, pozytywne niespodzianki, tylko jakieś felery po prostu. Bo dla mnie no to tak nie może być, coś jest nie tak, nie? I jeżeli tak minie rok, drugi, trzeci, no tam już zobaczcie, jakie jest wybrzuszenie, wam to pokażę. O, przecież tutaj przy tej to już się, to nieźle wybrzuszyło. Tu kolejne wybrzuszenie. Z którego właśnie, o widzicie, sobie tam ładnie spływa kropelka za kropelką i proszę, zaraz jeszcze tylko zrobię zdjęcie. Naprawdę powiem wam, że albo my mamy takie szczęście, albo faktycznie w dzisiejszych czasach
liczyć na takiego fachowca zupełnie, który nie odwali fuszery. Wiecie, za to płacicie. Chcecie z tego korzystać przez wiele lat w dobrym stanie. No, a tutaj po roku już są takie... Jeszcze raz wam to pokażę. No cała... Zobaczcie, jaka warstwa lodu. No. I jeszcze tak dodam sobie tylko na marginesie. W naszym starym mieszkaniu, w starej kamienicy, takich rzeczy my nie znamy. Stara kamienica ponad 100-letnia. Nowy blok, 2-letni. Gratulacje. Ale Marek, co... Mecz meczem, ale popatrzcie, tu są święta. U nas bez względu na to, ale czekaj, muszę, wiesz, skosztować. Minka już? Jeszcze nie. Popatrzcie, gotuje się kapusta kiszona, gotują się grzyby suszone, gotują, smaży się cebula. Ale na maśle. Na maśle, tu będzie za chwilę ciasto i co powstanie? No co powstanie? Pyszne pierogi z kapustą i grzybami, które tak jak mówiłam albo nie mówiłam, dobra. Goszczą u nas też na stole wigilijnym jako jedna z 12 potraw, nie umiem się wygadać. Także i lubimy. Ciekawa jestem, czy u was też jest na stole są pierogi z kapustą i grzybami, ale mogą być czymś innym właśnie. Bo ja tu przed chwilą, jak nagrywaliśmy na story, to Marzenkę zaskoczyłem, że są pierogi z farszem skarpia. No, ludzie różne rzeczy wymyślają, ale wiesz, że mogą być dobre. No mogą być dobre. Mogą być bardzo dobre. Uprawione, no takie rybne, nie? I pasują wtedy do wigilijnej, nie? Jako wigilijne danie. Wigilijne danie, tak. A ja wam powiem jeszcze jedno. Że przepis na te pyszne pierogi znajdziecie już na kanale Gotujemy, bo już tam sobie spokojnie lata. Bo ten vlog macie jutro, nie? Tak. No, a jutro też, słuchajcie, w poniedziałek idzie przepis, bo wiecie, my dzisiaj robimy, dzisiaj montujemy, dzisiaj i jutro już dajemy. Także, żebyście mogli przeżyć z nami te święta tak jak my, jak chcecie, to pojawią się, no w tym roku nie wszystkie nasze potrawy wigilijne, bo nie jesteśmy w stanie już tego za późno, trochę zabraliśmy się za to, trzeba przyznać, bo trzeba było tak... Ale co, tak naprawdę nie będzie makówek, no i co? Nie, no słuchajcie, nie poznacie, jak karpia robimy, jak robimy makówki, karpia w galarecie, jak robimy ten... A no to już jest... Ale damy radę, w przyszłym roku, słuchajcie, się to na pewno pojawi. No pierniki słodkie to macie, także część macie, część nie ma, część... O, barszcz grzybowy, matko. Nie, słuchajcie, jeszcze tyle... No, słuchajcie, Marzena na to mówi zupa, a u mnie w domu się całe życie mówiło barszcz grzybowy. Barszcz to dla mnie jest czerwony. No ale wiecie co, ja wam powiem, ja nie wiem skąd to się u mnie w domu wzięło barszcz, ale tak się mówiło, ja tak mówię i prawdopodobnie Michasia też tak to będzie nazywała, bo pomimo tego, że to jest zupa grzybowa, nie na mięsie, no. Nie? Tylko na maśle. W każdym razie to się na pewno pojawi w przyszłym roku. I wtedy zrobicie sobie razem z nami wielkie święta. Jedne wielkie święta. O. No a potem jak zrobimy wszystko, to będziemy otwierać kalendarze adwentowe. A dzisiaj Marzena otwiera? Marzena! Dzisiaj dzień Marzena. Otwierasz ten drugi. No ja ten drugi to już wiem, co tam będzie, nie? Bo jak widzę to pudełeczko, to... dobra, dla mnie ten kalendarz to jest po prostu jedna wielka klapa. No fajne zapachy, ale wiecie, człowiek chciałby jakieś urozmaicenie, żeby było to, a nie jedno, okay. I to samo. Wiecie, takie tak sztampowo jest. No ale dobra, nie narzekam, jest okej. Okay. A Marzenka, dajcie coś ciekawego, ale ja nawet nie wiem, co wiesz o tym. Zaraz się dowiecie, co. A ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, mianowicie. Dzisiaj idę do apteki po syrop do Michasi. Żeby Michasia, wiecie, ten kaszel, to wszystko ją tam dusiło, żeby ulżyło, syrop idę. Półtorej godziny mi to zajęło, bo tak, jedna apteka zamknięta, druga zamknięta. W końcu wylądowałem w Kauflandzie, no a tam wiadomo, apteka czynna. Kupiłem, przyszedłem do domu taki szczęśliwy, że kupiłem ten syrop. I nagle hasło maszyny. Ale my ten syrop mamy w domu. Bez komentarza. No i wtedy Marek sobie usiadł. I tak powietrze z niego zeszło. No dobra, ale wiecie, właśnie to jest to, liczą się chęci, nie? I to jakby ta postawa, o której ja mówię, że to jest ważniejsze niż 1500 pięknych słów, jakieś takie lałki. No ale wiesz, najpiękniej jest, jak idą słowa, a za nimi idą czyny. A, no to już jest, wiecie. No. To jest gloria, gloria i do przodu. No, także syrop kupiony, mamy dwa takie same w domu. Powiem wam, że gdybym miał kupić go w ciemno, taki sam bym kupił, zupełnie inny, no tak to już niestety jest. No ale przeszedłem się i było fajnie, nie? Mecz chyba wszystkich zaskoczył. A Marzenę to już na pewno. Co?
No tak, z 2-0 wejść na remis, 2-2. A teraz dogryweczka. No, ale wiecie, ja się na razie skupiam jeszcze tutaj. Ja tak kątem oka oglądam. Ale masz fajną perspektywę, powiem ci. Cyk, cyk, wszystko widać, także... No tak, akurat to jest plus. Rozwałkowuję sobie ciasto. Zaraz będę... Patrzcie, jaką mam fajną, fajny sprzęt do wykrawania. Cyk, 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 tylko wiecie, nie chcę, żeby moje ciasto było, o, jest chyba idealne. Także jedziemy, raz, dwa, trzy, no lepiej niż szklanka, bo szklanka cztery, lubi, nie? 5, 6 i chyba z 10 będzie tutaj. Tu a już mi się tu woda już się, za chwilę będą się gotowały, bo musimy zrobić jak zwykle na nagraniu test. Czy tu się będą gotowały, a tu proszę, tak się prezentują. Wiecie co, one nie są idealne, nie? Bo one są robione ręcznie. Są wiecie, robię taką falbankę dłońmi. Także no każdy inny, no ale tu o to chodzi, że one są robione po prostu ręcznie, domowo i no nie ma opcji, żeby się powtórzyły. Także, ale wiecie, im dalej tym lepiej, dochodzę do wprawy. Jak już 10 pierożka lepiej, to jest lepiej. To przy 60 może być idealnie. Tak, to już będzie idealnie. A ja wam powiem, bo myśmy początkowo tym chcieli wykrawać, ale jakoś ta sobie foremka nie radzi, a ten metal idealnie. Tak, bo ona też no... Bo ona się tu łamie. Łamie się i tak niedokładnie, no tak, rozwala mi ciasto. A to, powiem wam, jest perfekcyjne. A tutaj mam takiego fajnego ringa i proszę. Dobra, gotuję pierożki. Że tak się prezentują nasze pierożki domowe. Tu jest piękny farsz, ale ja wam jeszcze coś powiem. Słuchajcie, bo wody z grzybów można wylać, ale u nas się jej nie wylewa. Tu została ta woda, ja sobie dołożyłem 5 kapeluszy. I wiecie, co z tego powstanie jutro? Pyszny obiad, mianowicie po naszemu to jest barszcz grzybowy. Nie, no, zupa grzybowa, no, ale w domu się tak mówił barszcz grzybowy. Z tego wywaru ja tylko dodaję troszeczkę masła, troszeczkę śmietanki, 30. Makaronik. No, makaron i jest spycha, naprawdę na fajny taki aromat wywar. Taki, dobra, prima sort. Dobra, Marzena gotuje, a ja kończę. No to który dzisiaj jest? 18. 18? A sprawdźmy na naszym liczniku. No tak, bo ja mam dokładnie swój kalendarzowy, ale ładny bałwanek. Dobra, mi się go otwieram. A to w nagrodę za te piękne pierogi, co ulepiłaś. Jest coś miękkiego. Jest miękkiego? Coś w tubce. A, ale wiecie, jaka mina? Czekaj, czekaj, czekaj. O, jest jakiś krem o coś. Krem do rąk. Very good, dziękuję. Po takiej dużej... Ach. Pracy w kuchni, trzeba sobie odświeżyć ręce, widzicie to? No popatrzcie, to tymi rękoma może nas zrobić. To znaczy nabalsamować, bo już umyte to ma. Ładnie pachnie. A jaki zapach? Limonka i mandarynka. Tak? Bazylia! No, bazylia, mandarynkę też czuję. Jej, ale ładnie pachnie. Super się wchłania i jest bardzo aksamitny. Czuję już. Jako. Wiesz, że lubi kremy do rąk? Sobie kupiłeś? Nie. A włożyłeś do mojego okienka? Nie. Na bank. Na bank będzie podbierał. Z tej samej marki jest kalendarz, więc teraz idziemy do domu. A to dzisiaj twój numerek, no to dawaj. A ja co znowu będę miał, to ja już wiem, co ja będę miał, no. Nie, zapaszek będę miał. Ale nie wiesz, jaki zapach właśnie, Ja bym powiedział, zapaszek spod paszek. Patrzcie na to. Tak. I co my tu mamy? Daj, będzie moje. Będzie twoje. O, piękny zapach. Róża. Piękny zapach, ale nie Red mój. Red Roses. Jej. Patrz, matka mi się to... Mnie się to kojarzy, wiecie z czym? Z różanym nadzieniem do pączków. Nie, w ogóle do kąpieli. No widzicie, każdy ma inne skojarzenia. Ja mam pączkowe, Marek ma kąpielowe. No to się ty znowu odziedziczyłaś okienko. Dobra. Ile już tam masz tego zapachu? Biorę. A tu już mam 2, 4, 5. No to jest na razie remis chyba za niedługo nie, będzie. Nie, ty masz więcej. No ja mam 6, ale wiesz co... Ale chyba ci... No dobra. Pączki jak nic. Słuchajcie, to jutro ja będę otwierał, ale co będzie jutro, to się dowiecie w następnym vlogmasie. W następnym vlogmasie. Dziękujemy wam za oglądanie. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Kolejny vlogmas już za 2 dni i... Czekamy Widzimy na się za 2 dni. No, to na razie. Buźmy, pa.